Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na mapę Overpass, gdzie pokazuje nam X-Status swój execute na bombsite B. Na początku zawodnicy X-Status przejmują sobie kontrolę nad konektorem oraz nad syfem. Pojedynczy zawodnik jest oddelegowany na plac zabaw, który ma wywrzeć presję na basenie przed bombsite'em A. Zużywa on flesze oraz smokuje on wejście do toalet. W późniejszym etapie rundy zawodnicy X-Status grupują się właśnie na syfie, jedna osoba jest oddelegowana na monster. Następuje execute na bombsite B. Zwróćmy uwagę na poszczególnych zawodników, a pierwszym z nich jest właśnie Devil, który wywiera presję na midzie przed bombsite'em A. Rzuca on flesze, które miałyby oślepić zawodników pikujących rampę, następnie smokuje on toalety i wraca przed monster, gdzie jego zadaniem jest spuszowanie smoka. Niestety brak granatów bezpośrednio oślepiających monster powoduje, że umiera. Kolejnym zawodnikiem jest Zetko, który zajmuje wraz z Frozenem konektor, a następnie zajmuje, a właściwie pomaga przy zajęciu syfu. Przy egzekucie rzuca on Mołotowa na beczki, fleszuje shorta, a następnie zajmuje bombsite B, wcelowując się na początku w gniazdo, a następnie kieruje się w stronę monstera, gdzie refraguje on swojego kolegę. Po opanowaniu BS-a ustawia się na kratach i wyczekuje puszujących CT odbijających bombsite B. Frozen wraz z Zetką udaje się do konektora. Jego zadaniem jest patrzenie smoka w razie ewentualnego skrócenia przez smoka jednego z graczy Mousesports. Przy egzekucie odcina on wizję na sandbagach ABC za pomocą smoka. Następnie pali za bombsite oraz wchodzi shortem tuż za swoimi kolegami. Po zaplantowaniu paki udaje się z powrotem na shorta, gdzie wyczekując odpowiedni moment wychyla na przeciwników CT znajdujących się na bombsite bądź też na headshocie. Zadaniem Questona jest w początkowym etapie rundy zajęcie syfu po ówczesnym zamołotowaniu przez Montego shorta. Następnie próbuje on pikować bombsite B tylko i wyłącznie, żeby wywrzeć jakąkolwiek presję na tym bombsite. Cofa następnie, żeby ustawić się na execute'a. Jego zadaniem jest odcięcie wizji na sandbagach ABC. Próbuje rzucić Mołotowa na headshot, następnie wbiega jako pierwszy na bombsite B, gdzie szybko umiera. Monte w początkowym etapie rundy supportuje Questona, mołotując mu shorta na bombsite B. Następnie strajfuje, patrząc z monster. W momencie, gdy zawodnicy zgrupowali się już przy syfie, dołącza on do nich, rzuca smoka na gniazdo, fleszuje bombsite i wchodzi razem ze wszystkimi shortem. Następnie plantuje pakę na bombsite. Niestety jego kolega Zetko nie coveruje go i ginie po plancie. Według mnie zawodnicy po stronie CT powinni w momencie, gdy zauważyli granaty lecące na bombsite A, kierować się ku monsterowi, podwoić właśnie tą pozycję, bądź nawet potroić, walczyć z zawodnikiem z monstera, który by ewentualnie puszował. Reszta powinna być skierowana w stronę shorta i właśnie tam upatrywać swoje kille. To by było wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, polubcie mnie na Facebooku. Miłego dnia, cześć.